Dobra, jedziemy z eksploracją. Tu jeszcze znalazłem coś nieukrytego. Stare skutery Aratechu. Nie miałem okazji się przejechać. Nie będziesz miał. Ale no i skrzyneczkę znalazłem. Ulala, słoneczny. Zawsze coś nowego. Idziemy teraz wyżej. Tam coś wyżej było jeszcze. Idziemy wyżej, sprawdzimy. Może też jakaś skrzyneczka będzie. No ja teraz... No, nie mogę z tym coś powiem. Tam coś jest. Ja tam mogę zejść w ogóle, tam jest skrzyneczka. I pewnie i tak tam pójdę, nie? Więc... Więc wróćmy tutaj może. Jeszcze ciekawego będzie może. Ludzie w odbie. Nie, ale czekaj. Tam coś się świeci, ty. Ja chyba tam mogę iść. Ty by się nie świeciło, jakbym tam nie mógł wejść chyba, nie? Wybacz, Jedi, ale brama musi pozostać zamknięta. W okolicy dostrzegliśmy imperialne patrole. Rozumiem. A jak wszystko przesunę na dół? Tamtej góry? Może i nawet to otworzę? A tam coś jest. Ja stąd skoczę? Nie. Godny Jedi. Witaj w naszym archiwum. Dzięki. Robi wrażenie. Nad czym pracujesz? Badam jedynie totemy zabrane z pobliskich ruin. Wiele reliktów przetrwało stulecia, ale brak ochrony przed pustynią przez całe wieki sprawił, że wiele informacji zniknęło w piaskach. Mam nadzieję, że odnajdziesz to, czego szukasz. Uczymy się nie dlatego, że znajdujemy to, czego szukamy, tylko dlatego, że poszukujemy odpowiednich rzeczy. Tyle jednak wiesz, oświecony. Oświecony... Dobra, ale to mi dalej świeci, a ja tam nie mogę wejść, nie? To jest dziwne. Gdybym tam nie mógł wejść, po prostu by to kurczaki nie świeciło, no nie? Tu już byliśmy. Dobra, idziemy z tą, bo to bez sensu. Ja mam czekać. Nie wiem co zrobić, nawet żeby tam podejść na dół po prostu. Dobra, sprawdźmy. Tam mamy to do sierpnięcia. Idziemy. Jesteś podróżniczką. Znalazłaś jakieś układy poza zasięgiem Imperium? Nie znalazłam. W głębi pustyni rozsiane są niezliczone ruiny. Jedna z nich mogłaby być doskonałym azylem dla ścieżki.
Ogólnie ja skończyłem na tym, że ja odblokowałem sobie plaster, ale ewidentnie nie wiem, nie zapisałem go, bo nie poszedłem do punktu. I trochę Lipton się zrobił. Wydajesz się poruszona, siostro. Znalazłaś coś nowego? Hipoteza tilańska. Prawie nie śpię, odkąd dotarła. Podważa autentyczność historii trzeciego mandatu. Tutaj tak? Tam chyba też było do sierpnięcia coś, mi się wydaje. W sensie, wiecie, to echo, nie? Aha. No tak. Jak zawsze. No jak ja tu skoczę. Dobra. Dobra, jedźmy sobie po prostu tam, gdzie mieliśmy iść. Blokujmy tego blastera i lecimy dalej. Hej, Cal! Czekaj. Mam go, odkąd działam na własną rękę. Wyciągnął mnie z wielu kłopotów i uznałem, że tobie też się przyda. To macie w poprzednim filmie. Więc... Prawdziwy szturmowiec nie będzie stał w miejscu. Każdy jakoś zaczyna. No i proszę! Nieźle, Jedi. Jak dawno pracujesz, Zafir? Nie pracuję dla ciebie. Daję wycisk temu manekinowi. Cal, nie lubisz turmowców. A kto lubi? No dobra, może to pominę? Spokojnie, Cal. Koncentruj się i pociągnij za spór. Nie, fajnie wygląda. Imponujące. Chyba już łapiesz, Karl. No łapię, łapię. Dobra. No co chodzi, lecimy dalej, nara. Mieliśmy się udać na księżyc, tak? Kurs na zniszczony księżyc. Może ci anachoreci nie są tacy źli? Nie nazwałeś ich dziwakami? To było zanim Siri mi powiedziała, że ukrywają uchodźców przed Imperium. Na pewno? Tak. Współpracują z grupą o nazwie Ukryta Siła. No. Dobra, daj mi ten warsztacik. No, mogę to znaleźć. No, to jest super. Dostałem skina do tego kostka. Znajdziemy stare śmieci Dagana? Dokładnie tak. Wiesz coś na temat tego laboratorium na Księżycu? A co ja jestem? Lateroński przewodnik wycieczki? Nie mam czasu na latanie po rozwalonych księżycach. Najpierw Jedha, a teraz to. Z księżycami są same kłopoty. Jedha jest księżycem. Powrót z sety. Nie miałem pojęcia. Jeżeli ja to nie... Dobra. Patrz przed siebie, Cal. Zbliżamy się. Interesujące. Materiały. Dobra, niebieski, super. Jest świetnie zrobione. Tylko do blastera nic nie mam, tak czy siak, więc...
Ekscelent rycerze. No, gra mała być przyjemna. No i zawsze trochę wręcz się przyda zawsze. W porządku? Tak, trochę wyszedłem z wprawy. A ty? Trochę się denerwuję, ale będzie dobrze. No proszę, aż bije od ciebie optymizm. Mam prośbę, już skończ z tą gadką. Robi mi się od tego niedobrze. Nie przez twoją kuchnię? Co to było? Już niedaleko. Ten księżyc jest nawiedzony. Nawiedzone, dobra, czekaj, co spotkamy w tym księżycu. Niby nawiedzone, ale stacja jest do lądowania. Nie mogli postawić laboratorium gdzieś w słońcu? Co nie? Ale jeśli znajdziemy tu coś, co pomoże nam przebyć otchłań Kobo, to będzie warto. Według Griza otchłań jest cmentarzyskiem statków, a teraz jesteśmy na cmentarnym księżycu. Sporo tych cmentarzysk. Ano sporo. Dobra. Zobaczmy, co tu znajdziemy. Bo no całkiem ładnie to wygląda ogólnie, nie? Żeby coś. Przypomina ten węzeł w lesie. Tylko na znacznie większą skalę. W razie nic nie ma, to tam nawet nie idę. Dobra, lecimy na dół. Wedle Kordowy istnieją dowody na to, że Dagan odwiedził laboratorium na tym księżycu. To wygląda na sprawkę Kree. Dobrej cechy. Naprawdę myślą, że za otchłanią coś jest? Santari Kree tak myśli. Rodzie to chyba wystarczy. Dobra, nie tędy. Tam on iść, tak? Gdzieś się zawsze jest? Nie ma. Dobra. Zwrócimy tam. Spodziewałem się, że to miejsce jest czynne po tak długim czasie. Zachowajmy czujność. Musimy znaleźć laboratorium. Ciekawe, czy mógłbym od tego umrzeć. No właśnie tak. Zapiszmy. Dobra, zlecimy. Tutaj nie. Tam też nie, tutaj. Zapraszam. Sektory od 5 do 9 nieczynne. Sektory od 1 do 4 aktywne. Stan placówki aktywna. Stan węzła dezaktywowany. Okej. Okay. Dobra, to powiem, co za mamy w ogóle do przejścia. To pewnie będzie skrzyneczka. Więc idziemy sobie najpierw w lewo. Aha, dobra. W lewo miałem iść, wchodzę do tyłu. Super. No jest echo. Jaki odczyt? Niestabilny. Znowu trzeba będzie wzmocnić komorę. Nic nie ma.
Idziemy zobaczyć tutaj, bo coś... Prawie! Za mało się stara! Lepiej ty niż ja! Nie tym razem! Nic mi nie będzie! Zabiję go to? Szkoda na ciebie! Masz! Zapłacisz za to! No dobra. Umiera na pierwszym lepszym. Podoba mi się to. Na ziemię! Jesteś wrakiem! Jedziemy dalej! Nie wydaje mi się! Podleczysz mnie? Ja co tam jest? Nacierać na niego! Kolejne ruchy! Przeszyję cię! Dobra, ci poszli łatwiej, nie wiem, czy tamten było jakiś kurny boss to był, czy co to było. Zamknięte w drugiej strony, nie ma wraca na tych, coś jest, nic nie ma. Dobra, bo ogólnie mam iść tam, ale musimy to sprawdzić. Cześć! Gotowy do walki! Sławiesz się! Ile jeszcze na nas czeka? Nie, ci to łatwo idą strasznie. Aha, ten zginął. O. Złe przeczucia? Tak, ja też. No i pewnie staną, więc trzeba je pozabijać. Mastermind, no wiadomo. Naprawdę nie chcą, żebyśmy tu węszyli, co? Tutaj! Ciekawego? Pewnie drzwi z drugiej strony. Rób swoje, mały. Coś ciekawego.
Ja bym się wrócił, jeszcze tam poszedł, nie? Idziemy tam sprawdzić. Jak skrzyneczka będzie, coś fajnego. Dalej nie zamknięte na dobre. Serio? Nie wiem. Tam nie mogę zejść. Czemu ty w ogóle pokazujesz, nie mogę sobie tam przejść? Coś było, nie? Ewidentnie tam coś było i tam da się skoczyć normalnie. Wróćmy się. Chyba tam coś jest, nie? Pytanie, jak tam wejść? Żadnej winy nie ma, nic. Taka ciekawostka ukryta. No dobra. Nie wiem, na razie nie wiem, jak tam dotrzeć ogólnie. Ale tak, tu jest przejście normalnie. I tam jest przejście, ale jak tam pójdziemy, to pójdziemy do środka budynku. A tutaj jest jeszcze to. Dobra, idziemy może tam. Uratujesz Vicky? Zadziałało. Nie, no nie dałeś tam stanąć. Wygląda dość aktywnie. To tyle było, tak? To się wracamy po prostu. Tam nie wiem, jak tam przejść, no ale to mnie zadziwia, bo tutaj coś jest, nie? Czekaj, to było. Czy to było? To było tutaj. Tam jest ścianka, tak? I ja tam nie dam rady skoczyć w ogóle nawet. To jest zadziwiające. Gdzie jest to laboratorium? Wstęp do laboratorium wzbroniony. Laboratorium jest niedostępne. Nic ci nie jest. Znajdź sobie jakąś kryjówkę. Nie mam dostępu. Próbowałem im powiedzieć. Proszę, zostaw mnie. Jeźdźcy nieźle załatwili te droidy. Założę się, że Zee coś wyciągnie z tego dysku. Fajnie.
pomocy, proszę. Uff, tego potrzebowałem. Walka z bossem. Ciekawe. Przewyższam cię umiejętnościami. No to, 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 to jest. Restartuję procedury. Nie stawiaj oporu. Musimy patrzeć, jak cierpią istoty organiczne. Obezwładniam cel. No dobra, daj, fajnie. Na samej końcówce mnie redukcją, nie? No tak, no teraz wszyscy wychodzicie stary, tak? Uciekasz jak wulpak! Warto, że i tego gościa sobie walić. Nie, dawaj, chodź droidku, jeszcze raz. Ja mogę tym swoim dożem na F, na F, Ej, BD! Nie mogę jednak. Organiczni są słabi. Tutaj, BD! No jednak nie mogę. Nie. Muszę dać jakiś słaby oporu. Pomocy pewnie do tego leszcza normalnie. Nie spodziewałem się walki z Magnagardem. Dzięki, Bidi. Rób co trzeba, mały. Dzięki, Bidi. Nie wrócę nam tego potem, no bo gra ma być przyjemna, nie jakiś taki, ale w sumie też i tak nie było trudno, nie? Naprawdę. Opka.
Ciekawe, gdzie mam iść teraz? Tam mam iść, dobra. Czekaj, może... Ale nie możemy zmienić. Musimy pobrać trochę na tym basterze, bo baster może mieć nawet coś fajnego, nie? Do zaparowania. Zanieśmy tu Z. Skup się. A ja mam zabić 150 droidów, czyli znowu na końcu chcę dokładnie. Wciąż tu jest. No wybieraj. Dam radę. Thank you.
Kurwa, no ja pierdolę. Czy ty się dziwnie leczysz? Dajesz z tym, mam. Nie ma. Uważaj przed nami, Bidi! Sektor 5 Zeta. Jedna anomalia. Niebo zostało zniszczone. Zaatakowano nas. Daj mi chwilę. Muszę coś poprawić. Chyba kolor dostaliśmy, tak? A to coś... Przesimy sobie tego, co? Próbujmy może tam postawę z plasterem. Szybkość. Siła znacznie mniejsza. Zasięg dobry, obrona. Spróbujmy sobie tego, nie? Nie, znak nie lubię być jak takie. Nie? Właśnie nie lubię czegoś takiego, to jest takie głupie. Nie wiem, dziwne przeszkody. Gdzie ja jestem? Czekaj, co? Żarty były jakieś, co? Gdzie to mnie to rozbiło? O co tu chodzi? Czemu mnie tak daleko zrozbiło w ogóle? Jaki gówno. Pościg. No ja jak tuj. Tance. Przecież może robocik do pokonania. Żeby nudno nie było.